Witam Państwa serdecznie w Onet Europa w Strasburgu. Dziś moimi i Państwa gośćmi są eurodeputowany PSL Jarosław Kalinowski, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Rafał Romanowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Od bardzo niedawna zastąpił eurodeputowanego Kuźmiuka, ale również były wiceminister do spraw polityki rolnej. Dzień witam dobry. Serdecznie. Dzień dobry. No i w związku z tym to rolnictwo jest naszym tematem numer jeden, zwłaszcza, że farmerzy w Europie nie przestają i na tej sesji plenarnej, także tu przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, stały traktory, była manifestacja europejskich rolników. Unia pomału wycofuje się z niektórych obciążeń i przepisów, jakie nałożyła na europejskie rolnictwo, ale... Czy to wystarczy, eurodeputowany Kalinowski? Uważam, że zdecydowanie nie wystarczy i te działania są zawsze spóźnione. Nie ma takiego działania szybkiego, adekwatnego do uwarunkowań, tylko jest to zawsze 2-3 kroki z tyłu. Nie byłoby tej debaty w parlamencie w trakcie tej sesji, gdyby nie te protesty, dramatyczne protesty we wszystkich tak naprawdę krajach Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że ubiegły rok to były protesty przede wszystkim naszej części Europy ze względu na ten niekontrolowany import z Ukrainy. Wczoraj, przedwczoraj tak naprawdę, pani przewodnicząca komisji zapowiedziała wycofanie tego pakietu związanego z ograniczaniem stosowania pestycydów. Są zapowiedzi komisji nowych środków autonomicznych, które by chroniły europejskie rolnictwo przed tym nadmiernym importem z Ukrainy. Są zapowiedzi bardzo specyficznych środków, które będą mogły być regionalnie albo w skali jednego państwa stosowane, ale to znowu za późno, no bo zanim te nowe środki będą wydyskutowane, a to dopiero przed komisją, przed radą, zanim wejdą w czerwcu w życie, zanim w specyficznych sektorach produkcyjnych, takich jak mięso drobiowe, jaja czy cukier, który w tej chwili jest głównym problemem, nie tylko w Polsce, zanim te limity będą osiągnięte, po których będzie można ośrodki ochronne wprowadzić, no to już będzie za późno, już ten rynek będzie zdegradowany. Ale dzisiaj, jak sobie tam analizuję tą debatę, no wszyscy się przerzucali odpowiedzialnością. No więc lewica, właśnie, prawice, no więc prawica, właśnie. Lewice, EKR, Komisję Europejską, choć tam jest komisarz Wojciechowski, no wiadomo, no to skąd pochodzi. Wina, tylko, ale to jedno tylko tak? Dokończę. Naprawdę 250 lat temu Krasiński napisał bajkę Przyjaciele, ze znaną w Polsce chyba przez wszystkich albo prawie wszystkich, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Tym zającem jest niestety europejskie rolnictwo. Ja to mówię nie krytykując Unii jako takiej, ja jestem entuzjastą Unii Europejskiej, ale działania w obrębie rolnictwa również w kontekście wojny na Ukrainie są dalece spóźnione. Eurodeputowany Romanowski, no to kto winny? No, w tej izbie były głosowane te przepisy. Janusz Wojciechowski jest komisarzem. Jedna podstawowa rzecz, która powinna bardzo mocno wybrzmieć. Nie tylko Janusz Wojciechowski jako komisarz jest odpowiedzialny za rolnictwo. W tej debacie odpowiedzialność zdecydowanie też choćby za kwestie dotyczące Ukrainy powinien wziąć wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Dąbrowski, który po prostu tylko i wyłącznie zerka na zegarek i patrzy znudzony, o czym wy ze mną chcecie dyskutować i na jakie tematy chcecie podejmować tę dyskusję. W pełni się zgadzam, że wszelkiego rodzaju działania... O dziwo z panem premierem Kalinowskim, że te działania są zdecydowanie zapóźnione, że nikt nie wsłuchiwał się choćby w te protesty, które były w 2023 roku w Polsce, w Rumunii, na Słowacji, albo na przykład, że w tej chwili nikt nie przygląda się sytuacji takiej, że niektóre państwa przylegające do Ukrainy stały się momentalnie potentatem w produkcji choćby słynnego cukru, który pan przywołał. Czyli mówiąc szczerze, pewnie gdzieś jakieś zakłamanie w dokumentach może gdzieś się pojawiać i ten cukier pojawia się zupełnie oficjalnie z destynacji europejskiej. Więc tutaj na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę i też po prostu wsłuchiwać się w rządy poszczególnych państw, szczególnie tych państw przylegających. Ale też jak patrząc na ten protest, który się odbył w tamtym tygodniu w Brukseli, obserwowałem ten protest praktycznie całą noc, to rolnicy belgijscy powiedzieli wyraźnie nam, że ta dyskusja, która się gdzieś odbywa na forach Komisji Europejskiej, która się gdzieś odbywa w Parlamencie Europejskim dotyczące umowy handlowej z Ameryką Południową, wbrew pozorom ona też będzie miała olbrzymi wydźwięk i też będzie miała olbrzymie oddziaływanie na rolnictwo, choćby nasze krajowe, choćby na nasze rolnictwo polskie. Jesteśmy potentatem produkcji drobiu, jesteśmy potentatem produkcji jaj na skalę światową i europejską. Jeżeli dojdzie do tej umowy, ktoś będzie za wszelką cenę próbował
kolanem dopchnąć tę umowę, to niestety z dnia na dzień po prostu możemy zwinąć jeden z priorytetów polskiego rolnictwa, czyli drobiarstwo. I nikt wcześniej nie zauważył, że te umowy o wolnym handlu z Mercosurem, z Chile niedawno, to nie jest zjawisko krok nowe, w tej sprawie, że to może tak bardzo zaszkodzić farmerom? To nie jest zjawisko, że tak powiem, nowe, że dzisiaj rolnictwo jest, że tak powiem, składane na ołtarzu umów z krajami trzecimi czy stałymi regionami. To się dzieje naprawdę od wielu, wielu lat, odkąd tu jestem, tak naprawdę jest. No ale szukano jakichś instrumentów, żeby zagwarantować nasze europejskiemu rolnictwu jednak stabilność i możliwe godziwe dochody. Nasze rolnictwo też pod rygorami wspólnej polityki rolnej też się rozwinęło. No nie przypadkiem, tak jak pan poseł minister wspomniał, jesteśmy liderem w produkcji drobiarskiej, nie tylko mięsa, ale i jaj, owoców miękkich. Trzecie, czwarte miejsce w mleku. Prawie 40% naszej produkcji mleka, która się bardzo rozwinęła, idzie na eksport. Gdyby nie te możliwości poprzez Unię, to by tego nie było. Ale są problemy. Dobrze, że rolnicy strajkują, bo i nie przestaną strajkować. Ja jestem przekonany, że dzisiaj, jak widać, że zwłaszcza przed wyborami europejskimi, no kiedy politycy wszystkich frakcji, jeszcze raz do tego wrócę, przerzucają się odpowiedzialnością, a tu naprawdę wiadomo, kto za co odpowiadał i gdzie tam te główne... To mało jaka? Tego, reforma wspólnej polityki rolnej, ta, którą krytykujemy dzisiaj, biurokratyczna, ekoschematy, bardzo skomplikowane, wyłączenia z produkcji, kiedy z drugiej strony się otwiera Unia na eksport z Ukrainy. No przecież 27 państw przyjęło tą reformę, łącznie z premierem Morawieckim. Ale te protesty rolników to dobry prognostyk jest dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to 67% rolników zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Bo tu widać wyraźnie, że pod tymi protestami politycy zaczynają się zastanawiać, gdzie, co tak naprawdę zrobili. Panie redaktorze, pan premier też przyzna, te protesty nie są przeciwko rządowi. Te protesty są przeciwko właśnie polityce unijnej dotyczącej właśnie choćby wspólnej polityki rolnej, Zielonego Ładu. I cały, i my nie mówimy tylko i wyłącznie o wspólnej polityce rolnej, ale mówimy też o otoczeniu wspólnej polityki rolnej. O tych wszelkiego rodzaju pakietach tak zwanych zielonych, które po prostu niestety spowodowały, że rolnicy europejscy nie są w stanie konkurować z pozostałą częścią świata. No, bierzemy pół miliarda obywateli świata, bierze całą odpowiedzialność za ochronę środowiska, za całą kulę ziemską. Rolnicy europejscy, rolnicy polscy nie będą w stanie tego dźwignąć i będą ponosić tego konsekwencje. Niestety jest rolnik, jest żywność i musimy o tym doskonale pamiętać, że mamy być kontynentem samowystarczalnym. Nie możemy się nastawiać na import z Ukrainy, nie możemy się nastawiać na import z Kanady, nie możemy się nastawiać na import z Oceanii, czy na import z Ameryki Południowej. No ale niestety, ktoś musi te standardy wysokie na poziomie wyznaczać. Ogólnym i dzisiejszych protestów w całej Europie się zgadzam, to jest generalnie protest przeciwko błędom popełnianym w polityce rolnej i bieżącym działaniom Komisji Europejskiej. No ale skoro już schodzimy do szczegółów, no to ubiegłoroczne protesty w Polsce były owszem przeciwko Unii, ale przede wszystkim błędom popełnianym przez ówczesny rząd. No taka była prawda. Do dzisiaj my nie mamy koncesjonowanego jeszcze importu z Ukrainy, a Rumunii i Bułgarzy mają, bo to wcześniej wynegocjowali. Ale dobrze, ale nie można było tych licencji na eksport, tak jak robi to Rumunia wcześniej wprowadzić. Proszę mi wybaczyć, ale wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Dobrowski i pani Ursula von der Leyen przedłużyła umowę handlową bez jakichkolwiek warunków dodatkowych, jeżeli chodzi o import z Ukrainy towarów rolnych do połowy 2025 roku. Coś się zmieniło? Nie, w tym zakresie nic się nie zmieniło. Ale i nie ma jakichkolwiek barier, żeby było z jakiekolwiek Parlament głosował. Ale proszę, nie mamy że jakichkolwiek bezpieczników dotyczących choćby tych pięciu krajów przygranicznych. To tylko i wyłącznie inwencja twórcza i choćby to ta ryzykowna decyzja z 15 kwietnia 2023 roku na zablokowanie bezsłownego importu z Ukrainy było głosowane w parlamencie. Pana jeszcze tu nie było, ale wszyscy pańscy koledzy głosowali za przedłużeniem. To tylko wyjaśnijmy dla naszych widzów. Są bezpieczniki dołączone do tej najnowszej decyzji o przedłużeniu handlu bezcłowego. Dla trzech produktów cukier, jaja, drób będzie można po przekroczeniu określonej ilości tego importu ją zastopować. Ale to dopiero od czerwca. Jest też bezpiecznik polegający na tym, że już w momencie, gdy dojdzie do zakłócenia importu na przykład ukraińskiego zboża na terenie jednego kraju, a nie całej Unii, czy danego regionu, będzie można to notyfikować i Komisja Europejska będzie mogła podjąć działania. Czyli bezpieczniki są, może oczywiście pan uważać je za niewystarczające.
Bo są niewystarczające, bo nikt nie wsłuchiwał się w głos polskiego rządu i choćby ówczesnego rządu i pana premiera Morawieckiego dotyczących właśnie ryzyk związanych z wwozem poszczególnych asortymentów z rynku ukraińskiego. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Tych 5 krajów przylegających do Ukrainy, krajów tak zwanych przyfrontowych, rolnictwo ukraińskie mimo prowadzonych działań zbrojnych na terenie Ukrainy, szczególnie na terenie wschodniej Ukrainy, przykrywa czapką. Nie mamy najmniejszych szans konkurować. Nie mamy najmniejszych szans konkurować choćby w korzystaniu słynnych pestycydów. No to co zrobić? No niestety tutaj trzeba się wsłuchiwać w państwa narodowe i wsłuchiwać się właśnie to, co przekazywane jest właśnie tutaj do Komisji Europejskiej. Nie można tylko i wyłącznie handlować za cenę na przykład eksportu europejskich samochodów na rynek Ameryki Południowej i ponad głowami dogadywać się różnego typu umowy handlowe, zapominając właśnie o tym, co się dzieje tutaj, teraz i kto ma właśnie produkować tę żywność. I mamy mieć to poczucie bezpieczeństwa żywnościowego, a nie tylko i wyłącznie za wszelką cenę robienie tak zwanego bezpieczeństwa żywności. To są dwa różne odmienne pojęcia i nikt nie próbuje albo próbuje się wsłuchiwać w to, tyle że prowadzi tylko i wyłącznie gra interesów ze strony na przykład Berlina, czy też ze strony Paryża. No niestety, no tak to wygląda. Trzeba zrobić to, co 2 lata temu mówiła pani przewodnicząca komisji von der Leyen i przewodniczący, znaczy komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski, kiedy wojna się zaczęła w Ukrainie, że mamy transportować tą żywność do krajów trzecich, mamy tworzyć korytarze solidarnościowe, żeby ta żywność nie zostawała w Polsce i w innych krajach, bo to jest potężny problem. Lepiej dopłacić Unii Europejskiej, żeby to się znalazło w krajach trzecich, niż żeby to zostało na naszym rynku. Jeżeli wspomniałem o koncesjonowaniu, które niestety poprzedni rząd zaniedbał ze stroną ukraińską, to nie tylko koncesjonować po stronie ukraińskiej, kto i ile chce do nas sprzedać, tylko po stronie polskiej, jakie firmy mają to kupić i wyeksportować do krajów trzecich. I cóż, że się z panem zgodzę, jeżeli chodzi o ten słynny tranzyt i te tak zwane korytarze solidarnościowe, ale poziom realizacji tego typu haseł ze strony pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, był zerowy. Poziom realizacji słynnego pomysłu pana prezydenta Bidena, który przyleciał do Jasionki pod Rzeszowem i który obiecywał słynne silosy na zboże ukraińskie, poziom realizacji zero. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Komisja Europejska nawet nie próbowała tego tematu podjąć. Sam minister federacyjny niemiecki przyjeżdżał do Polski i proponował tak zwany ruch kołowy do tak zwanego tranzytu. I poziom realizacji też był zerowy. Oprócz tych obietnic nic za tym nie szło. Mimo tego, że trwało to rok, 2 lata. Oczywiście, że zgadzamy się w tej kwestii, że Unia działa za późno i tutaj wiele problemów jest. Albo nie działa wcale. Ale jest też poziom krajów członkowskich. I ja tylko przypomnę, że zanim Komisja Europejska, że tak powiem, zdjęła cło na import wszystkich produktów z Ukrainy na teren Unii Europejskiej, polski minister rolnictwa z ukraińskim ministrem rolnictwa podpisali porozumienie o ułatwieniach na granicy polsko-ukraińskiej i tam się pojawiło wtedy niesławne niestety to kategoria zboża technicznego. Błędy są po stronie komisji, ale potężne błędy były Nigdy w żadnym dokumencie państwa polskiego nie pojawiło się pojęcie zboża technicznego. To tylko i wyłącznie przebiegłość ukraińskich podmiotów. Była umowa, ale w których nie było nawet pół słowa o jakimkolwiek zbożu technicznym. Zboże techniczne zostało wymyślone przez ukraińskich przedsiębiorców, którzy po prostu chcieli ominąć wszelkiego rodzaju procedury, żeby to zboże nie było poddawane jakiejkolwiek kontroli. I ułatwienia na granicy sprawiły, że to zboże ale zostało panie, w Polsce. Panie premierze, ale ułatwienia miały polegać na tym, na dodatkowej obsadzie inspekcji granicznego lekarza weterynarii, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dobrze, pan powiedział, że miały polegać. Na tym polegała ta umowa. Nie ukrywam, że to był luty 2022 roku. Rozpoczęła się wojna. Strona ukraińska oczekiwała wsparcia i my to wsparcie deklarowaliśmy. Dobrze. Byliśmy ambasadorem spraw ukraińskich na forum nie tylko Unii Europejskiej, ale na forum światowym. Niestety Unia Europejska, szczególnie pani Ursula von der Leyen, która przyleciała do Warszawy, która komunikowała tak zwane korytarze solidarnościowe, nie zrobiła z tym nic. A za rolnictwo w Unii odpowiada Wojciechowski. Dobrze, nie tylko Wojciechowski. Jeszcze. I 5 dodatkowych dyrektoriatów z Komisji Europejskiej, poczynając od handlu, kończąc na środowisku, a nie tylko i wyłącznie Janusz Wojciechowski. Jeszcze krótko wrócić do tych ekologicznych przepisów, a propos tego, kto odpowiada za rolnictwo, prawda? Bo
jednak polityka klimatyczna ostatnio bardzo łączy się, czy od dawna zresztą, z produkcją rolną. No bo faktycznie Komisja Europejska wycofuje się teraz, tak jak już wspomnieliśmy, z pestycydów. Też wycofała te ograniczenia dotyczące redukcji gazów, metanu, azotu w rolnictwie, które miały być, już ich nie ma. Kto budował koalicję na AgriFishu dotyczącą pestycydów? Dobrze, proszę. Więc ja chciałam zapytać was również jako ekspertów. No a nie byłyby jednak mimo wszystko te środowiskowe przepisy dobre dla uprawy roli? Mówi się, że nawet 70% gleb w Europie jest w bardzo złym stanie. To całe ugorowanie ziemi. No przecież to chyba jest dobre dla rolnictwa, żeby ta ziemia od czasu do czasu sobie odpoczęła. Nie jest tak? To było w XVI, XVII wieku. Okay. Trójpolówka. Naprawdę nie wracajmy do tego. Okay. Czyli ekologowie nie mają racji. Mają rację, tylko nie można iść w absurdy. No bo z jednej strony otwieramy rynek na import nie tylko z Ukrainy, ale pan poseł wskazał, nazywał kraje Mercosur i tak dalej, Ameryka Południowa, teraz Nowa Zelandia, naprawdę, na cały świat produkty się otwieramy. Nie egzekwujemy standardów unijnych produkcji zdrowotności, tych, które obowiązują europejskich rolników, a naszym rolnikom każemy wyłączać 4% gruntów z produkcji. No to no jak to jest? To dbamy o tego konsumenta, żeby miał jak najzdrowszą żywność, a ona jest przez europejskich rolników dostarczana, a niekontrolowane są te produkty pod tym względem importowane z zewnątrz. No to jeżeli chcemy dbać o tych rolników, to dbajmy o konsumentów, to dbajmy przede wszystkim o europejskich rolników. Jeżeli pani przewodnicząca komisji wycofuje ten pakiet związany z pestycydami, to nie jest tak, że my jesteśmy i ja jestem i rolnicy są za działaniami, że tak powiem, środowiskowymi. Tylko w przypadku polskich rolników o 50% mieliśmy obniżyć stosowanie pestycydów. Ale my stosujemy 2,5 kg na hektar czystego składnika. Holendrzy stosują 9. Holendrzy ograniczą o 50%, będą stosowali 4,5, a my będziemy mieli 1,5 kilograma, niecałe. Kilo 25. Czy to jest uczciwe? No więc trzeba jeszcze raz się temu przyjrzeć i niech komisja naprawdę wsłucha się w głosy rolników, a nie tylko ideologicznie postępuje, tak jak do tej pory było. Eurodeputat Romanowski, nie trzeba zadbać trochę o glebę? Ale to, co powiedział pan premier, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie choćby azotanów, azotynów w Holandii, bezpośrednio nad kanałem La Manche, a wykorzystanie tego poziomu u nas w kraju właśnie w czystym składniku. Jak to wygląda w Irlandii? No po prostu no, miejmy jakoś miarę, bo my po prostu polskie rolnictwo w ten sposób jesteśmy w stanie cofnąć o... Powiedzmy, no nie wiem, do 45 roku, do kiedykolwiek się pojawiło, przed II wojną światową też stosowane były, już były stosowane w Polsce nawozy sztuczne. No, po prostu wyobraźmy sobie. Poza tym pamiętajmy o tym, że ta produkcja roślinna to też jest produkcja zwierzęca, a w niektórych kierunkach naprawdę jesteśmy liderami. Pamiętajmy też o tym, o tej słynnej chorobie ekonomicznej, jakim jest afrykański pomór świni, uznawaniu regionalizacji, bo nawet w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej nie jesteśmy się w stanie porozumieć i to jest zupełnie traktowane, ta regionalizacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku Niemiec, a w przypadku uznawania regionalizacji u nas w Polsce. Więc no tutaj ten ciężar nałożony na polskiego rolnika jest niestety nieporównywalnie mocniejszy, jak to wygląda w krajach tak zwanej dawnej piętnastki. I mamy tego też ponosić konsekwencje. No to w tym wypadku, tak jak powiedziałem, te protesty nie są przeciwko rządom. Te protesty są przeciwko spowolnionej, a może nawet, ja twierdzę, że nie tylko spowolnionej, ale po prostu złej polityce i środowiskowej, i rolnej prowadzonej w Unii Europejskiej. Przynoszą efekt. Zwracam się teraz do rolników, tak? Wasze protesty przynoszą efekt i tak trzymać. No ale dla ministra Siekierskiego to nie jest łatwe wyzwanie w Polsce. A proszę, ja pamiętam wywiady i rozmowy ministra Siekierskiego i na granicy Polski z Ukrainą i mówił, że to bardzo dobrze, że rolnicy protestują, bo to być może i okazuje się, że miał rację, trochę do myślenia tu w parlamencie. Nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość głosami niezadowolonych rolników wygra eurowybory, wprowadzi tutaj jeszcze większą delegację? Spokojnie. Musielibyśmy zacząć tutaj dyskutować, kto to są rolnicy, bo to też jest problem w Polsce. Ja mam pretensje do naszych kolegów z PiS-u, że w swoich priorytetach tak naprawdę nie rolników
traktowali priorytetowo tych, którzy mają ziemię, a nie uprawiają tej ziemi. No ale my to porządkujemy. Nie tak to szybko będzie trwało, bo plan strategiczny jest zatwierdzony, przyjęty i trzeba nam do niego zmiany i legislacyjne również. Uporządkujemy te sprawy i prawdziwi rolnicy będą rzeczywiście podmiotem polityki rolnej w Polsce również. Dziękuję. Jedno zdanie repliki? Nie, no... Też pan popiera manifestacje rolników, nie, też mają protestować dalej? Byłem i 24 i będę też z rolnikami 9 i byłem w Brukseli. Wczoraj też rozmawiałem z rolnikami tutaj w Strasburgu, bo to jest naprawdę wspólny interes europejskiego rolnictwa. Tylko z tą różnicą, że francuscy rolnicy idą do marketów i zdejmują na przykład, uznają, że polskie produkty są zbyt konkurencyjne dla ich produktów i zdejmują spółek sklepowych produkty wytworzone w naszym kraju. I tutaj moje... No, ale nasze supermarkety są zawłaszczone przez Francuzów. Tak, jako sieci handlowe, ale pamiętajmy, że na tych półkach w naszym kraju sklepowych, w sieciach zdecydowane jest, są produkty wytworzone przez polskiego producenta i przez polskie podmioty przetwarzające i wytwarzające żywność. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moimi i państwa gośćmi w studio w Parlamencie Europejskim w Strasburgu byli eurodeputowani, byli ministrowie odpowiedzialni za rolnictwo Jarosław Kalinowski z PSL i Rafał Romanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie za uwagę.